Dzień dobry, witam na pomeczowej konferencji prasowej. Witam trenerów, witam Państwa. Znicz w dzisiejszym meczu pokonuje 4-1 Górnika Polkowice. Tym samym awansuje do kolejnej rundy Pucharu Polski, ale więcej o tym przebiegu spotkania powiedzą trenerzy. I bardzo proszę, jako pierwszego osobę przebiegu wydarzeń na blisko z trenera gości. Bardzo proszę. Dzień dobry. Zacznę od gratulacji dla Pana trenera. Dla nas była to fantastyczna okazja, żeby zmierzyć się z bardzo dobrym zespołem, żeby sprawdzić na chwilę obecną, jak my możemy się zaprezentować na tle tak dobrego przeciwnika. Kończymy ten mecz trochę w mieszanych uczuciach, bo jednak tych bramek straciliśmy tutaj dzisiaj wiele, ale trzeba uczciwie przyznać, że Znicz kreował dzisiaj bardzo dużo sytuacji. My również byliśmy w stanie dzisiaj przeciwstawić się drużynie gospodarzy. W pewnym momencie wynik był bliski, doprowadziliśmy do sytuacji 2-1 i na pewno jest to dla nas bardzo dobry materiał szkoleniowy. Na pewno wyciągniemy z tego materiału bardzo dużo wniosków i myślę, że wyjeżdżamy z Pruszkowa w gorszych nastrojach, ale pełni optymizmu, jeśli chodzi o przyszłość. Dziękuję. Dziękuję. Prosimy teraz o wydarzenie na boisku trenera gospodarza. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za gratulacje od trenera. Jakby gratuluję swojej drużynie awansu do kolejnej rundy. My bardzo, że tak powiem, dobrze przygotowaliśmy się na ten mecz. Oglądaliśmy i ostatnie spotkanie z Kariną Gubin i też wcześniejsze dwa sparingi drużyny z Polkowic, więc w jakiś sposób bardzo nam zależało, żeby do tego meczu się odpowiednio przygotować. Mieliśmy takie, że tak powiem, zasady w tym meczu, że chcieliśmy wykorzystać jak najwięcej przestrzeni w bocznych sektorach boiska na 30 mecz. Zdawaliśmy sobie sprawę, że szesnastka i jakby przedpole szesnastki będzie bardzo zamknięte, dlatego ta pierwsza akcja od razu i bramka, jakby dzisiaj ustawiliśmy wahadłowych po przeciwnych stronach, żeby właśnie schodzili do środka i grali piłki na drugi słupek i zgrywane wtedy w drugim tempo na środek i jakby od razu pierwsza akcja przyniosła efekt, to co jeszcze pracowaliśmy na cały dzień nad tym, więc jakby bardzo mnie to cieszy, że tak jak już wcześniej powiedziałem, mam bardzo mądrą drużynę, bardzo świadomą. Bardzo dobrze, że tak powiem, w podświadomości też później funkcjonują na boisku, oddziałują na różnego rodzaju sytuacje i wydaje mi się, że dzisiaj w tych takich momentach ta właśnie podświadomość, że zawsze byliśmy tą sekundę, dwie sekundy szybsi od przeciwnika, szybciej reagowaliśmy, szybciej potrafiliśmy się zachować pod bramką przeciwnika, efektem czego były bramki, które na pewno nas cieszą, że wreszcie ta skuteczność była na lepszym poziomie. Przy 2-1 to był taki najtrudniejszy dla nas moment, zdecydowaliśmy się jeszcze utrudnić środowisko naszym młodzieżowcom i wpuściliśmy kolejnego debiutanta młodzieżowca Matwiejczuka, żeby w jakiś sposób jeszcze utrudnić, że tak powiem, życie. I muszę przyznać, że jestem dzisiaj z tej młodzieży też bardzo zadowolony, bo i Max Brejnak, i Janasz, i później Matwiejczuk, jakby żaden z tych zawodników dzisiaj nie pękł w trudnym momencie, a wręcz przeciwnie, obronili się na boisku i cieszę się bardzo, że mają udział przy bramkach, przy zwycięstwie i mogli w jakiś sposób wystąpić w pierwszej drużynie, bo bardzo ciężko przez ostatnie tygodnie z nami pracują. Nie mieli okazji ostatnio zdobyć minut na boisku ligowych, dlatego dzisiaj się cieszę bardzo, że zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i co pokazuje, że ten proces treningowy i ich jakby rozwój idzie w dobrym kierunku, dlatego mówię dzisiaj gratuluję swojej drużynie, bardzo dziękuję tej trenerowi za miłe słowa, tak samo życzymy drużynie Polkowic szybkiego powrotu do wyższej ligi, bo uważam, że taki klub i taka drużyna zależy w jaki sposób jest ich miejsce jest jakby tutaj w wyższej klasie rozgrywkowej niż trzecia, więc jakby mówię, trzymam kciuki tutaj za trenera, za zespół przeciwnika, żeby się spokojnie wrócili do domu w kolejnych meczach ligowych, zdobywać punkty i żeby drużyna w przyszłości grała na pewno na wyższym poziomie niż trzecia liga. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania z trenerów? Potem proszę jeszcze. Bardzo proszę, Pani Wysiu. Silnie ucichły echa sukcesu z okazji stulecia. Chciałem przypomnieć nieskromnie, że dzisiaj mamy kolejny jubileusz, albowiem rozpoczynamy 10. sezon od momentu, kiedy w Pucharach odnieśliśmy największy sukces. Mam na myśli z Lechem Poznań. A zatem, panie trenerze, kolejny jubileusz, skromny 10-lecia. Czekamy, żeby pójść za ciosem i troszeczkę dalej, bo te 10, nie licząc Lecha do dzisiejszego, kończyliśmy na pierwszej rundzie lub wstępnej.
a zatem wierzymy w to, że trener Wiśura ze swoim zespołem odniesie kolejny sukces, tylko bardzo, bardzo serdecznie życzę. Bardzo tutaj dziękuję za przypomnienie historii. Jak zawsze jest Pan świetnie przygotowany. Tak jak mówię, mamy cudowną drużynę. Myślę, że Was cieszy, jak gra ta drużyna, ja w jakiś sposób mówię, jestem niesamowicie dumny i szczęśliwy codziennie przebywając z tą drużyną, jak trenujemy, jakie są efekty na treningu, więc jak mówię, wychodząc na każdy mecz naprawdę nie kalkulujemy, z każdym przeciwnikiem dajemy siebie 100%, chcemy wygrywać każde spotkanie, zdaję sobie sprawę, że to nie jest możliwe w sporcie wiecznie wygrywać, ale mówię, dzisiaj się cieszmy z tego, co mamy, jest w nas tak dużo ambicji, jest w nas tak dużo jednocześnie pokory i wiary w swoje umiejętności, że jesteśmy świadomi, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy być za jakiś czas i ciężką pracą wierzę, że będziemy, że tak powiem, robili kroki naprzód, ale to mówię, to musi przyjść tak spokojnie, krok po kroku, ciężką pracą, a nie gdzieś tam bujając w obłokach. I tego trzymajmy się. Dziękuję. Dziękujemy, Pani Biesiu. Czy są jeszcze pytania? Zatem właśnie rzeczy bezpiecznego. A to kolejny kurs. Dziękuję bardzo.